przede wszystkim jest to film drogi, no, który jakby przemierza Polskę. Tak w scenariuszu zostało nakreślone, że przez różne takie, no, powiedzmy, regiony Polski i różne kultury, jakie w naszym kraju są, a jest ich bardzo dużo, bogaci jesteśmy w kultury mniejszościowe. Ta historia gdzieś przetacza się przez cały kraj i gdzieś to jest jakieś takie dość niezwykłe w tym filmie. No, jest to taki, no, facet, który potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji, umie się zakręcić, tak jak reżyser powiedział, taki wirażka, taki cwaniaczek trochę, no, który odnajdzie się po prostu w każdym jakimś zagrożeniu i próbuje po prostu swojego brata młodszego przeprowadzić przez jakieś takie, jego zdaniem, podstawowe meandry życia i jakoś go doświadczyć, żeby mógł iść gdzieś do tej ciężkiej służby wojskowej przygotowany, żeby to tam po prostu nikt nie naruszył i żeby przetrwał to. Moja praca z Jackiem, znaczy ja lubię też taki styl, to jest dla mnie dosyć techniczne po prostu i reżyser, no, kiedy jakby ja wykonam swoją pracę i oddaję mu takiego ociosanego człowieka, pozbawionego jakichś mitów, akurat w tym przypadku jakichś mitów związanych z komuną, i go zdejmuję z tego człowieka jakiś ten lukier, który nakładamy w swojej nostalgii, no to wtedy oddaję jakby tego człowieka na tyle, na ile potrafię, z krwi i kości, no i reżyser umieszcza to w odpowiednim kontekście. No tak wygląda moja praca.